Cześć, ja jestem Gabriel Mroziu-Mróz, jestem redaktorem na ProGames TV i przeprowadzam wywiad z twórcą B-Simulator, jednym z twórców. Jak się nazywasz? Cześć, jestem Łukasz Oszyński, jestem założycielem Warsaw Game Studios i pomysłodawcą B-Simulatora. Okej, to ja przygotowałem dla Ciebie parę pytań. Tak naprawdę, co Was zainspirowało do stworzenia B-Simulator? To jest dosyć ciekawa historia, bo mam czteroletnią córkę, której czytałem książkę o pszczołach. I w momencie, kiedy skończyłem czytać książkę, powiedziałem do siebie, przecież to jest gotowy scenariusz na grę komputerową. To była książka, która opisuje wiele ciekawostek z życia pszczół. Większość z tych ciekawostek mamy w naszej grze już finalnej. Ja jestem w branży gier komputerowych w Polsce od 7 lat. Byłem m.in. wiceprezesem Farm 51, więc zebrałem bardzo dużo doświadczeń, jeżeli chodzi o produkcję gier, więc no, był idealny moment na to, żeby podjąć takiego zadania jak produkcja własnej gry. To tak nawiążę. Byłeś prezesem The Farm 51, a w jakim okresie? Ostatnich 5 lat, od 1,5 roku jestem zaangażowany w Warsaw Game Studios. No rozumiem. Okres 5 lat, 1,5 roku tutaj Warsaw Studio. Więc brałeś udział przy tworzeniu Get Even. Tak. Nawet jeszcze Deadfall Adventures, ale Get Even i World War 3 to są oczywiście projekty, które w dużej części zostały tworzone w momencie, kiedy byłem w spółce. No rozumiem. Dobra, co do samej gry o pszczołach. Czy będzie jakaś głębsza historia, czy będzie to bardziej symulator, żeby poznać, jak działa życie pszczół? No właśnie, B-Simulator to nie jest do końca typowy symulator, to jest gra akcji z elementami symulacji i edukacji, czyli tak dokładnie mamy tryb single player, który jest trybem opowiadającym bardzo ciekawą historię wokół pszczół. No i przy okazji przemycamy bardzo dużo ciekawostek i prawdziwych elementów z życia pszczół. Dlaczego jest to gra akcji? Mamy cztery główne mechaniki w naszej grze, czyli mamy mechanikę, oczywiście jak każda pszczoła, zbierania pyłku. Mamy mechanikę walki, bo pszczoły normalnie walczą z innymi owadami, takimi jak osy czy szerszenie. Mamy w naszej grze taniec. Pszczoły tańczą, żeby komunikować innym pszczołom, gdzie jest ciekawy pyłek. I mamy mechanikę wyścigu. Więc mamy bardzo dużo ciekawych i wokół tego budujemy dużo ciekawych, fajnych elementów. I to w świecie tym mikro, czyli w trawie, i w świecie makro, czyli w naszej głównej lokacji, czyli Central Park New York w Nowym Jorku, więc tam mamy też drzewa, jak w każdym parku mamy dużo drzew, więc tam też się dużo dzieje. Mamy zwierzęta, w Central Parku jest zoo, więc mamy też zwierzęta z zoo. Mamy park rozrywki w Central Parku, więc bardzo dużo rzeczy dzieje się w naszej grze poza zwykłą kampanią single player. Natomiast mamy też w naszej grze lokalny tryb multiplayer, gdzie dzielimy ekran na pół, po lewej stronie gra jedna osoba, po drugiej druga. Od początku wymyśliliśmy grę w taki sposób, żeby była grywalna i interesująca zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych graczy. No i rzeczywiście po pierwszym marketingu gry widać, że trafiliśmy i tu, czyli grywają 5-letnie dzieci, ale przychodzą też zaskoczeni dorośli gracze, którzy normalnie są hardkorowymi graczami, a to jest tak inna gra, że chcę coś spróbować, jak się gra pszczoło. No tak ciągle grać, nie wiem, na przykład w CS-a czy tam Koda, tak na rozróżnienie sobie polatać pszczółką. Dokładnie tak. A na przykład co do tego tańca, jak on będzie wykorzystywany? Taniec jest dosyć ciekawy, dlatego że one pokazują drogę, jaką trzeba przebyć, żeby znaleźć ten pyłek najlepszy w okolicy. Mamy jak zwykle dwie mechaniki, czyli na początku każdej gry trzeba będzie zdecydować, czy chce się grać jako dziecko, czy jako dorosły. I wtedy uruchamiają się różne mechaniki. Jako dziecko mamy te mechaniki uproszczone, tak żeby rzeczywiście i małe dzieci mogły wraz z grą się rozwijać, więc zaczynamy bardzo prosto, później się te mechaniki rozwijają. Natomiast w mechanikach dla dorosłych zaczynamy od razu od dużo wyższego poziomu i dużo bardziej skomplikowanych mechanik. Więc mechanika tańca jest prosta dla dzieci, czyli widzimy po drugiej stronie pszczołę, która pokazuje nam w pewnej sekwencji różne kroki, czyli różne formy w lewo, w prawo, w góra, dół.
my musimy to powtórzyć. Natomiast w tańcu dla dorosłych będziemy mieli dużo bardziej skomplikowaną mechanikę, która sprowadza się do tego, że musimy rzeczywiście pewną trasę na naszej mapie przebyć, tak jak to normalnie po to tańczą pszczoły, tak? No rozumiem. Jedno ważne pytanie. Będzie można rządzić ludzi? Tak. W większości komentarzy, które pojawiły się po naszym trailerze, były zapytania o to, czy będzie można rządzić ludzi, więc tak, będzie można rządzić ludzi. Przygotowujemy naprawdę fajną mechanikę pod to, bo normalnie w życiu pszczół jest tak, że pszczoły rządzą tylko raz i umierają, więc wiadomo, że to się na grę nie nadaje, bo to jest nudne. Więc my mamy naprawdę fajny pomysł na to, jak zrobić, żeby to było ciekawe, a żeby jednocześnie nie było główną mechaniką w grze, bo to by było już skrajnie niesymulacyjne. Natomiast tak, będzie można rządzić pszczołą i będzie bardzo fajna możliwość. Jakie jeszcze macie pomysły, których nie wprowadziliście do gry, a chcielibyście wprowadzić w przyszłości? Mamy bardzo dużo pomysłów na DLC do tej gry. Jeżeli gra odniesie sukces i pokaże się dobra sprzedaż, to na pewno zrobimy dodatki w postaci pszczoły są z nami od czasów dinozaurów na Ziemi, więc możemy się bardzo cofać w czasie do różnych epok. No i z drugiej strony główna lokacja Central Park, no to równie dobrze możemy z Nowego Jorku przelecieć do innego dużego, znanego miasta. No i znowu mamy ciekawe, nowe rzeczy do pokazania graczowi, więc bezdyskusyjnie możemy tą grę rozwijać w obu kierunkach. No to może co do tych lokacji. No w World War 3 na przykład mamy Warszawę. Może Warszawę wprowadzicie do BC Simulatora? Ja bym powiedział, że chyba są ciekawsze na początek. Zwłaszcza, że no, lokacja miejska ma to do siebie, że jest mało interesująca dla owadów. W sensie oczywiście są pszczoły w miastach i one oczywiście nawet gromadzą tu pyłki. Znaczy są tu pyłki i nawet jest bardzo dobry miód miejski, bo nie ma tu pestycydów. To nikt w miastach nie stosuje pestycydów. Natomiast co do zasady mamy ciekawsze pomysły na kolejne miasta niż Warszawa, ale oczywiście Polska, Mazury, jakieś ciekawe tego typu kierunki są potencjalnie dużo bardziej dla nas interesujące. No rozumiem. To może, no załóżmy, że gracze by chcieli sobie pograć w Warszawę. Może planujecie wsparcie dla moderów? Tak, na pewno pomyślimy w momencie, kiedy dojdziemy do gra wzbudzi zainteresowanie graczy. Na pewno mamy też kierunek pod tytułem nie tylko lokalny, ale online'owy tryb multi. No i w takim momencie, jak podejmujemy decyzję, że zwiększamy grę o online'owy tryb multi, no to naturalne jest, że moderzy będą potencjalnie zainteresowani, żeby tworzyć sobie swoje wersje czy swoje lokacje. W tym momencie na pewno warto będzie dopuścić taką możliwość. No i będzie tak jak w Skyrimie, zamiast pszczoły będziemy latać samochodem. Tak jest. No to może dodałbyś coś jeszcze od siebie, w sensie... Jakie są jeszcze plany na grę, w sensie chodzi mi o to bardziej konsole, jakie zamierzacie wypuścić, może jakieś plany kontynuacji przyszłej, no to znaczy za wcześnie, ale jeśli na przykład gra wypali, mam nadzieję, że wypali, czy będzie kontynuacja? Odpowiadając na to pierwsze pytanie, gra jest dedykowana konsolom, znaczy dla mnie to jest typowa gra konsolowa, więc od początku komunikujemy, że chcemy wypuścić grę na wszystkie konsole, włącznie z Nintendo Switch. I to będzie wiosna przyszłego roku lub lato przyszłego roku, w zależności od uwarunkowań biznesowych, na jakich będziemy tą grę wydawać. Natomiast jeżeli chodzi o pomysły na kontynuację pszczoły, to z jednej strony trochę już Ci o tym powiedziałem, a z drugiej strony mamy ewidentnie jako studio chcemy się skupić na zwierzętach, no bo one są ekstremalnie ciekawe, a są bardzo w grach zaniedbane. I mamy bardzo dużo różnych pomysłów na czy to kolejne zwierzęta, czy wręcz specyficznie kolejne owady. Mamy różne pomysły i to nie tylko tak mądre gry jak pszczoła, bo pszczoła jest ewidentnie ma ten walor edukacyjny. Mamy też pomysły na przykład grę survival thriller w tym świecie. Mamy pomysły na typową grę w 100% akcji, więc co do zasady najpierw musimy się skupić na tym, żeby doprowadzić pszczołę do finalnie wydania i to w jak najlepszej jakości, w jak największej skali. Natomiast plany na kolejne produkcje mamy już bardzo skonkretyzowane, ale jeszcze nie komunikowane publicznie. No dobrze, to chyba wszystko. Dziękujemy bardzo, dziękuję Ci bardzo. Bardzo miło się rozmawiało. Do zobaczenia. No, do zobaczenia.